ogromną radością i zaszczytem witamy Was dzisiaj w restauracji Hubo, gdzie świętujemy niezwykłe wydarzenie. Pierwsze urodziny naszej restauracji. To dla nas nie tylko okazja do radości, ale także czas, aby podziękować Wam za Wasze wsparcie i obecność. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy nie tylko z powodu urodzin Hubo, ale również ze względu na wernisaż pro artysty Przemysława Kaleńskiego. Przemysław, urodzony w Poznaniu, absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, to artysta o wyjątkowym talencie i pasji do sztuki. Jego prace zdobią nie tylko polskie, ale również międzynarodowe wystawy, zyskując uznanie we Włoszech, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Cieszymy się, że możemy być częścią tego wyjątkowego momentu i prezentować Państwu jego fascynujące dzieła. Chciałbym serdecznie powitać Pana Przemysława oraz krytyka sztuki Pana Andrzeja Hegenbarta, którzy dziś dzielą się z nami swoją wiedzą i pasją. Po ich przemówieniach zapraszamy do skosztowania wykwintnych przekąsek, przygotowanych specjalnie dla Was przez naszych utalentowanych kucharzy. Liczymy na to, że ten wieczór dostarczy nie tylko niezapomnianych wrażeń artystycznych, ale także kulinarne doznania, które pozostaną w Waszej pamięci. Na koniec chciałbym serdecznie powitać duet muzyczny Chojnacka-Chojnacki, który umili dzisiejszy wieczór swoim niezwykłym talentem muzycznym. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy za Waszą obecność i wspólnie z Wami podążamy w kolejne lata działalności restauracji Hubo. Życzymy Wam niezapomnianych chwil i satysfakcji z tego wyjątkowego wieczoru. Dzień dobry Państwo. Miło mi Państwa przywitać na mojej kolejnej wystawie zatytułowanej Twarzą w twarz. Jak wiemy z historii malarstwa, temat twarzy fascynował wielu artystów na całym świecie, począwszy od antyku po czasy współczesne. W moich dotychczasowych pracach poruszałem różne zagadnienia tematyczne, różne tematy malarskie, a właściwie to tak naprawdę fascynowało mnie i interesowało mnie przede wszystkim otaczająca nas natura, materia, człowiek, również i zwierzęta, szczególnie harty. Wizerunek twarzy, który tutaj prezentuję, zawsze mnie fascynował i był źródłem mojej inspiracji twórczej. Także na dzisiejszej wystawie przedstawiam Wam moje ostatnie prace z ostatnich 2 lat. I jest to cykl obrazów, w którym głównym tematem jest ludzka twarz. Postrzegana oczywiście są to przeważnie twarze i kobiece, i właściwie dominują tutaj twarze kobiece. Postrzegane przez pryzmat tajemniczości i zmysłowości. Są to twarze właściwie anonimowe, bo są oparte na mojej wyobraźni, na mojej właśnie wytworze, mojej wyobraźni są te twarze. I oparte na wnikliwej obserwacji i mimo realistycznych odniesień. Twarze moje właściwie staram się w tych twarzach pokazać i poruszyć zagadnienie psychologii, poznawania tajemnicy twarzy, jej piękna, formy, spojrzenia, pamięci, przemijania, a także różnych spraw związanych z emocjami, z uczuciami. Nawiązując do tego tematu, tej wystawy, chciałbym przytoczyć słowa znanego filozofa, księdza Józefa Tischnera, autora książki Historia dramatu, której właśnie zawarł takie słowa, że twarz to jest otwarta księga zapisana prawdą o człowieku. Podsumowując, chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Państwu za tak liczne przybycie na moją wystawę, na organizatorom i tutaj restauracji Hubo, panu dyrektorowi i panu Wacławowi Rzymisławskiemu z działu marketingu za zaproszenie mnie tutaj na tą wystawę i na zorganizowanie tej wystawy. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do wspólnych rozważań i refleksji.
teraz chciałbym oddać głos tutaj kuratorowi wystawy. Dziękuję. Tak, panu Andrzejowi Hegenbartowi. Dziękuję. Ja jestem kuratorem przypadkiem. Nie dlatego, że jestem taki mądry i że byłem krytykiem, tylko że po prostu napisałem w zeszłym roku wstęp do katalogu Przemysława Kalińskiego. Ten cykl, jak już tutaj zostało powiedziane, jest, kontynuuje twórczość Kalińskiego. Główny jego cykl obrazów to jest materia. Te są figuratywne, no to dosyć łatwe do interpretacji. Natomiast materia, psy też, bo jeszcze oprócz twarzy to ma dosyć duży objętościowo cykl Galgo Espanol, czyli hiszpańskie harty. Natomiast najważniejszy cykl dotyczący materii jest najbardziej skomplikowany. I tutaj parę słów przeczytam państwu. W większości pracy poznański malarz buduje swój świat przedstawiony z rozmaitych elementów, proponując odbiorcy finalnie najczęściej zachwycający obiekt, jakby instatu następny, uchwycony w momencie przekształcania formy. Co istotne, jest on wytworem wyobraźni artysty, a nie odtworzeniem rzeczywistości znanej z potocznego doświadczenia. Kalinski tworzy własne uniwersum. Jest pieśnią piękna sztuki, a nie piękna natury. I teraz przedstawię państwu krótki cytat z wypowiedzi od autorskiej malarza. Tworzę światy, czytamy w jego refleksji od autorskiej, które są opowieściami o nieskończonych przestrzeniach, zagrożeniach, przemijalności oraz potrzebie piękna. Owa potrzeba piękna jest widoczna we wszystkich jego pracach, nawet w tych, w których ukazuje swoich bohaterów jakby zawieszonych między życiem a śmiercią. Na obrazie, ważny obraz jest właśnie tutaj na samym rogu, ten czerwony tutaj, to jest w świetle. A w folderze macie państwo komentarz poetycki do tej pracy właśnie. Kalinski we wszystkich kompozycjach z figuratywnymi włącznie nie odtwarza tego, co widzialne, ale to, co wyobrażone, ulotne i niedookreślone. Dlatego jego prace, jak rzadko które, wymagają od odbiorcy współtworzenia. To widz, stając przed nimi, powinien zaktywizować własne doświadczenia życiowe i posiadaną wiedzę, aby zgodnie z własnymi przeświadczeniami usensowić struktury wizualne wykreowane przez artystę. To może tyle. Dziękuję. Po tej pięknej i adekwatnej prozie przyszedł czas na poezję. Autor tego wstępu, przedmówca, popełnił taką oto impresję. W świetle dnia. Wydajesz się być lekka, jak na powietrzny most łączący dwa światy szczęśliwego dzieciństwa i młodości z krainą odchodzących w przeszłość. Nie z prochu powstałaś, lecz z pulsującej namiętnością krwi. I w krew się powoli obracasz. Drgają ci mimowolnie dłonie. I jak wicher przelatują przez ciebie wspomnienia. Sypanie kwiatów w kościelnej procesji. Pierwsze wiosenne pocałunki i rozkosze rozchylonych ud. Być może za chwilę prześcieradło odsłoni twoje szczupłe ciało i naga, jak się Bóg stworzył, przepłyniesz w świetle dnia ponad blaknącą otchłanią ziemskich przeżyć. Mrok niepojętej czerwieni.
zapraszam w takim razie do wspólnych rozważań i refleksji. Dziękuję bardzo. Baby.
Nirvana, oh Maria.